Jeszcze przed materiałem pytanie dla Was. W jakiej organizacji może znaleźć się ex-Virtus Pro? Wczoraj oficjalnie TAS i Neo potwierdzili, że będą trzymać się razem, współtworząc tym samym nowy projekt na naszej polskiej scenie, który miejmy nadzieję będzie owocował w przyszłości. Wiele osób twierdzi jednak, że Wiktor i Filip nie powinni brać się już za tworzenie nowej drużyny jako gracze, a prędzej jako trenerzy. Jak dla mnie jest to kompletna bzdura, a zespół Dignitas idealnie pokazuje, że wiek to tylko liczba, dostając się m.in. do zamkniętych kwalifikacji do minora. Tym samym postanowiliśmy spojrzeć na to, jakimi sposobami kieruje się też ta legendarna dwójka, że wciąż chcą grać profesjonalnie w CSGO. Jak wszyscy doskonale wiemy, Neo i TAS są pionierami naszej polskiej sceny, budowali ją praktycznie od samego początku, a widząc w jakiej kondycji obecnie się znajdujemy, nie chcą jeszcze odwieszać myszki na kołek, zwłaszcza, że występy przykładowo Filipa pokazują tylko, że jest w świetnej dyspozycji i aż grzechem byłoby posadzać go na ławce trenerskiej. Tak jak wielokrotnie powtarzał TAS, głód wygranej wciąż u nich pozostaje ten sam, a nawet i większy niż wcześniej. Chcą po prostu udowodnić, że mogą jeszcze powrócić na ich należyte miejsce. Wierzą w to, że Polska ma wiele nieoszlifowanych diamentów zdolnych do gry na najwyższym poziomie i to jest w zasadzie fakt. Nigdy jeszcze w naszej historii tyle polskich graczy nie grało za granicą w dobrych drużynach. Na naszej polskiej scenie też jest ich wiele, ale brakuje po prostu takiej formacji, w której naprawdę motywacja byłaby ogromna. A nic tak nie pokrzepia młodych zawodników jak gra u Pokutaza i Neo. Budując tyle sukcesywnych drużyn na swojej drodze, Wiktor i Filip zdają sobie sprawę z tego, jaką wiedzą w tym momencie operują. Doskonale radzą sobie z budowaniem zespołu od podstaw, tak aby był trwały, zmotywowany i idealnie działał pod presją. Ostatni i w zasadzie najważniejszy element, czerpanie przyjemności z samej gry. Jeżeli to by u nich zanikło, z pewnością nie chciałoby im się nawet próbować sklejać czegoś od samego początku. Tworzenie takiego projektu pokazuje tylko, że wciąż czerpią z gry w CS-a sporą frajdę. A według Was dlaczego TAS i Neo wciąż chcą grać profesjonalnie? Piszcie w komentarzach. A teraz przejdźmy sobie jeszcze na szybko do samych newsów. Jak napisał Biali, ex-Virtus Pro w składzie Snack, Zwegi, Kamil, Biali, PHR są gotowi podjąć współpracę z jakąś organizacją. Oferty mają napływać na maila Białego. Jestem ciekaw, czy będą mieli ich sporo, biorąc pod uwagę ich niestabilne wyniki. Mimo wszystko marketingowo Snacks i spółka zawsze będą na zwycięskiej pozycji, więc z pewnością jakaś firma zgłosi się do tej piątki. Valve wprowadziło ważną aktualizację do CS-a. Od tej pory zmieniono nieco zasady dotyczące nadużywania czatu głosowego. Gracze otrzymają ostrzeżenie, jeżeli zostaną zgłoszeni o nadużycie więcej niż inni gracze. Taki zawodnik, który nadal będzie otrzymywać najwięcej zgłoszeń, otrzyma karę w postaci domyślnego wyciszenia przez wszystkich innych graczy. Taki stan pozostanie do momentu, aż gracze nie zdobędą wystarczającej liczby punktów expa, aby znieść tę karę. Ciekawe, jak ten system będzie funkcjonował w rzeczywistości i czy nie będzie zbyt wadliwy. O tym przekonamy się wkrótce. Co sądzicie o takim systemie? Piszcie oczywiście w komentarzach. Aves jako jedyna polska formacja przeszła przez otwarte kwalifikacje do nowo powstałej ligi Flashpoint. Ostatnimi czasy ci zawodnicy pokazują kawał dobrego CS-a, a ostatnie kwalifikacje m.in. do minora pokazują, że taka kolej rzeczy nie jest przypadkowa. Na tę chwilę jest to jedna z lepiej zapowiadających się formacji w Polsce. Poza Aves z otwartych kwalifikacji wyszło też Team Secret z Tutsonem na pokładzie. Dzisiaj kolejna tura tych kwalifikacji. Za jakim polskim zespołem jesteście? Piszcie w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o Discordzie, na którym informujemy m.in. o nowych odcinkach. Pamiętajcie też o łapce w górę oraz subskrypcji, jeżeli film Wam się spodobał. Dzięki za wsparcie.